Hej, tu Emilia i Anka. Witaj na kanale hooping.pl. Oglądasz drugi odcinek poświęcony rozwikłaniu wszelkich niejasności, jakie możesz spotkać, wybierając zarówno swoje pierwsze, jak i kolejne kółko. Tym razem skupimy się na rodzajach rur oraz sposobach zdobienia hula: Polipro. Polipropylen. To przykład dwóch opcji rury polipropylenowej. Ścianki są dość grube, hula zrobione z tego konkretnego materiału mają idealny ciężar dla początkujących. Wersja grubsza to około 0,7 kg, natomiast cieńsza około 0,5 kg. Niby niewielka, ale tak, ta różnica jest odczuwalna. Emilia właśnie z tych rur produkuje hula na swoje zajęcia i z doświadczenia wie, że początkujący najchętniej wybierają półkilowe kółka. Cięższa wersja jest preferowana przez panów lub osoby o trochę większych kształtach. Dzięki uprzejmości sklepu hulala.pl mamy możliwość zaprezentowania Wam kilku wariantów kolorystycznych polipro. Na pierwszy rzut oka widać, jak bardzo szczuplejsze są to rurki. Profesjonalne hula hopy, Zachwycają ogromną paletą kolorystyczną. Nie musisz, ale oczywiście możesz, ku uciesze zmysłu estetyki, oklejać ich taśmami. Te sztuki są bardzo lekkie, wręcz można by powiedzieć, że ważą prawie nic. Są stosunkowo sztywne i mocno sprężynują. Do czego się nadają takie lekkie sprężynujące kółka? Dla osób, którym kręcenie na ciele nie sprawia absolutnie żadnych trudności. Miło i przyjemnie tańczy się z lekkim kółkiem, można je całkiem nieźle rozpędzić, dzięki sprężystości świetnie nadaje się do breaków, a niewielka waga sprzyja balansowi. Ręce, kark i inne części ciała, na których jesteś w stanie balansować, nie męczą się dodatkowo utrzymaniem ciężaru. No i wedgie. do tego ruchu polipro jest idealne. HDPE polietylen o dużej gęstości. Mało popularny materiał w Polsce. Tak naprawdę niewiele różni się od polipro. Dwie zasadnicze różnice to po pierwsze kolor. HDPE nie występuje w przezroczystej wersji, jego surowa wersja jest mleczno-biała. Po drugie, jest miękki. To hula zakupione zostało od Birte z Niemiec, ale da się go zdobyć w Polsce. Ten plastik jest bardzo giętki. Dzięki tej giętkości można go składać przez skręcanie w ósemkę. W ten sposób polipro nie złożysz. Jego zasadniczą zaletą jest przyjemne uczucie w dotyku. Jest niezmiernie miły, miękki, no wręcz przytulaśny. Nadaje się do wszystkiego co opisane wcześniej, ale z wyłączeniem breaków. To znaczy, da się je robić, ale hula najpierw się ugnie, zanim zmieni kierunek, przez co nie da się go tak rozpędzić. Pod wpływem ciepła, czyli na przykład po zostawieniu na letnim ostrym słońcu, staje się jeszcze bardziej miękkie, a silne naświetlenie sprawia, że naturalny kolor rury ma to wieje. Drewno. W czasach, kiedy plastik nie występował zupełnie, znakomitą część zabawek robiło się z drewna. Także hula hop, chociaż kiedyś tak się nie nazywało. Na pewno nie jest ci obca idea toczenia kółka patykiem. Ikea postanowiła chyba przywrócić pamięć o tej zabawie i wprowadziła drewniane hula hopy do swojej oferty. Jest okrągłe, ciężkie i śliskie. Dotoczenia jak znalazł? Z taśmą czy bez? Wariantów zdobienia hula jest ogrom, dlatego powiemy tylko o trzech z nich. Hula bez taśmy. Zalety. Nie trzeba wymieniać taśmy. Zużycie hula nie jest tak widoczne. Można je myć wodą i mydłem bez strachu przed odklejeniem się czegokolwiek. Wady. Hula nie posiada warstwy ochronnej, czyli każdy upadek, a przynajmniej ten na twardą powierzchnię typu beton, skutkuje zarysowaniami mniej lub bardziej widocznymi. To, co przede wszystkim będzie dla Ciebie istotne, to zmieniająca się faktura hula. Nowe, czyściutkie kółko jest bardzo śliskie. Natomiast takie już bardziej zajechane tę śliskość traci, co samo w sobie wadą nie jest. Piaskowanie. To nic innego jak przejechanie papierem ściernym po wewnętrznej stronie hula w celu zwiększenia jego przyczepności podczas kręcenia. Piaskowanie stosuje się wyłącznie po wewnętrznej stronie hula. Hula z taśmą od środka. To taka pośrednia wersja, w której jedyna taśma to owijka po wewnętrznej stronie koła, mająca za zadanie przede wszystkim zwiększenie przyczepności podczas kręcenia, a w drugiej kolejności ma spełniać walory estetyczne. Hula z taśmą elastyczną taśma elastyczna to na przykład taśma izolacyjna rozciąga się, więc stosunkowo łatwo ją nakleić. Można nakleić kilka jej warstw w celu zmiękczenia hula albo niewielkiego dociążenia czy usztywnienia. Nakleić kolejną warstwę można także wtedy, gdy poprzednia nie wygląda już za specjalnie. Ta wada dotyczy właściwie wszystkich taśm, ze względu na obecność kleju. Zbyt mocne ogrzanie może skutkować stopniowym wyciekaniem kleju. W przypadku taśmy izolacyjnej wystarczy 10 minut w ostrym słońcu. Wada numer 2 to zdzieranie. Nie polepsza przyczepności, ani nie wygląda szczególnie ładnie. Hula z taśmą sztywną. Taśmy sztywne to te wszystkie piękne, mieniące się cudeńka, których pełno na Instagramie. Posiadają odporność termiczną, czyli klej nie wycieka, tak jak w przypadku taśmy izolacyjnej. To prawda, są piękne to jest ich niezaprzeczalna zaleta. Niestety, tu zalety się kończą. Taśmy te są grube i sztywne, co odczujesz boleśnie podczas pierwszej próby własnoręcznego oklejania hula. Trzeba poświęcić naprawdę sporo czasu i cierpliwości, aby równo i bez wybrzuszeń okleić całe koło. Kolejna wada to zdzieranie, o które trochę trudniej niż przy taśmie izolacyjnej, ale nie aż tak trudno. Niestety, przez brak elastyczności to zdzieranie zdarza się niezwykle szybko. I na tym koniec. Zdarta taśma jest dość ostra, dlatego jeśli taśma jest już konkretnie zjechana, to może nieźle porysować ciało, albo pozaciągać ubranie. To przykład półtora rocznej taśmy. Naklejanie kolejnej warstwy nie wchodzi tutaj w grę, więc trzeba wszystko zdrapać do czysta. Tak, to jest równie czasochłonne jak przyklejanie. Więcej o doborze i rodzajach hula hop możesz przeczytać w dziale Wiedza na naszej stronie internetowej hooping.pl.